Cześć, dzisiaj przetestujemy sobie klocki firmy ZT, a będzie to Fortnite. Fortnite, którego z LEGO nie dostajemy. W innych podróbkach tak, ale z LEGO nie. Takim featurem ciekawym, nie jest ta, nie wiem skąd się tutaj wzięła pajęczyna, a jest spadochron. I powiem wam szczerze, tego właśnie fragmentu jestem najbardziej ciekaw, jak on się sprawdzi. Zobaczmy w klockach ZT. Mam nadzieję, że ten skrót nie oznacza zaraz tragedia. Cześć! Witam was, moi fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. 6 zł to cena tych klocków. ZT to są klocki, które pierwszy raz wpadają w moje łapy i ja je kupiłem, o, już dawno, nawet nie pamiętam kiedy, o, już dawno. Otwieramy, patrzymy, jak to wygląda, z czym to się je. Jak widzimy, spoglądając tu, więcej miejsca chyba nawet zajmuje sam spadochron niż figurka i jestem naprawdę ciekaw, jak to się sprawi. Jest taki szczurek, oj taki zwykły, jak u babci możemy znaleźć. Oczywiście spokojnie, zostańcie do końca filmu, bo gwarantuję, pójdziemy w teren sobie przebadać. Pójdziemy, oj na pewno. No bo wiecie, takiego feature'a nie można po prostu zmatać tylko na swoim stole recenzenckim. Go po prostu trzeba iść i w terenie przetestować. To powiedziałem, że babciny. I powiem wam szczerze, no mocno takie obrusowe, aczkolwiek lżejsze. No plastik, generalnie plastik. To nie jest materiał, to jest plastik. No trochę się boję, no bo to jest takie, no wiecie, no musiało być tak zmięte, ale zobaczymy, czy to też się jakoś tam weźmie. Na razie jak puszczam, to tak średnio bym powiedział. No zobaczymy, jak w terenie. Chińskie napisy, które nie wiadomo, co oznaczają. Równie dobrze to faktycznie mógł być jakiś obrus i po prostu, wiecie, fabryka obrusów padła, ale koleś otworzył fabrykę klocków, więc wszystko się zgadza, nie ma straty. Mamy sznurki, które musimy, właściwie nie wiem, co musimy, bo niestety nie mamy tutaj, moi drodzy, żadnej instrukcji absolutnie, co mocno boli, no bo kurczę, sorry, dostajemy zabawkę nie do końca prostą, a nie mamy tutaj absolutnie żadnej instrukcji. Oczywiście możemy się w łatwy sposób domyślać, że kluczowe tutaj będą dziurki, których teraz nie jest jedna. Gdzie jest druga dziurka? Tu jest druga. No tych dziurek trzecia. Trzeba się naszukać tych dziurek, moi drodzy, także absolutnie łatwo nie jest. Sprawdźmy jednak, jak prezentują się same klocki. Czy klocki firmy ZT są w ogóle takie, że mi się dało nimi bawić? Czy ja się będę bał, że na przykład jak podrzucę te klocki i zawieje wiatr, to w ogóle się rozpadnie ta figurka, już jej nie odnajdę. Nasz typ... To jest jakiś kucharz polowy? No spójrzcie, on, albo kuchara, przepraszam, kucharka, to baba jest, baba w wojsku, moi drodzy, ma patelnię. Jakież to jest stereotypowe, no nie wierzę, serio? Serio, Chińczyki, jak baba to już do kuchni tylko patelnię dostała, no nie wierzę, moi drodzy. Nogi chodzą zbyt lekko. Jeżeli przyjrzymy się nadrukom, to jakby, nie, no nie jest za dobrze. Tu jakieś w ogóle wgniecenie chyba jest, co to w ogóle jest? To jest wgniecenie, trochę wygląda jakby to było jednak tu wgniecenie w tej klacie. Na kamerze wygląda trochę gorzej na szczęście niż w rzeczywistości, ale sami przyznacie, że nie wygląda to najlepiej. Na druki tylko i wyłącznie z przodu. W sensie, no tak na półce z daleka, jakby półka była lekko matowa, to by nawet nie było tak źle. A co to jest? Parówka jakaś? Czy to jest biała kiełbasa? To by byłaby polska baba w takim razie. Polska baba by to była, skoro białą kiełbasę na patelni by robiła. Takie mam wrażenie. Zobaczmy, jak włożymy rączki, co się tutaj wydarzy. Już wkładamy rączki. Rączki? No nie, no klasyka chinostwa, moi drodzy. Jedna chodzi zbyt lekko, druga chodzi zbyt ciężko. Ręce nie chcą nam wejść, a patrzcie, co już mam na palcach. No właśnie, a to nie chcę kompletnie wejść. Chyba jednak zaraz tragedia, moi drodzy. No nie chcę to wejść. Wciskam już na maksa, już totalnie bardziej nie mogę użyć siły. A to i tak nie chce nam do tych rąk wejść. Bo to jest chyba za długi plastik. Po prostu trzeba by pewnie jakoś odciąć. No, sorry, ja mu nie będę... Jej, przepraszam. Nie trzeba, bo tu weszło elegancko. Ale wyłazi też bardzo, bardzo prosto. Generalnie figurka, no nie za specjalnie. No nie za specjalnie, moi drodzy, to wygląda. Znaczy wygląda lepiej niż jest funkcjonalna, ale generalnie i tak bym powiedział, że tak średnio. Ten wyraz buźki też... Taki set, czy to w ogóle utrzyma karabin w tej rączce, która nie wypada, ale właśnie tak dziwnie wystaje. Jezu, co ta wojna robi z ludźmi, albo ten Fortnite, nie wiem, Fortnite jeszcze nie grałem. Grałem wiele gier na moim kanale gamingowym, już anulowanym. Białej kiełbasy tam nie jadłem, więc tego nie pokażę, ale wpadajcie na mój kanał gamingowy. Co prawda mówię, już tam przestałem nagrywać niedawno, ale może jakieś inne filmy, które grałem, was zainteresują. Serio, jestem ciekaw, co to jest, bo... No kurczę, to wygląda białą kiełbasę, ale może to faktycznie jest jakiś element jednak do spadochronu, przy czym nie wyobrażam sobie, jak miałoby to funkcjonować. W ogóle nie wiem, jak ten spadochron ma do końca funkcjonować, a jak go tu zawiązać, przywiązać, tym bardziej, że spójrzcie, ten sznur...
Okej, to ma jakby sens, że on jest tak zawiązany z jednej strony zapewne, ale on, wiecie, nie jest jakiś taki mega cieniutki. Ja się boję, czy to faktycznie uda się przewlec, no bo widzicie, spójrzcie. No właśnie, to w ogóle kompletnie nie przechodzi. Czekajcie, gdzie jest tam jakiś sprzęt? Potrzebuję ciężkiego sprzętu. Spróbujemy tym troszkę, moi drodzy, metodę, jak się popieści, to się zmieści. No ale powiem wam szczerze, że dalej to nie chcę przejść. Powiem może, dobra, przelazło. I powiem, nie mam szczerze pojęcia zupełnego, jak to dalej wiązać, żeby było gites. W ogóle powinien zacząć od drugiej strony jednak, żeby to miało sens. Oczywiście muszę znów sobie rozszerzyć. Widać, aj, co ty mi uciekasz? No i właśnie, zrobiłem brutalnie, właśnie nie wiem, trochę tą końcówkę, może lepiej przychodziła. No to teraz, może tu. Przełożę. Okej. I co teraz? Powiem wam szczerze, że kompletnie nie mam pojęcia. Może dajcie mi chwilę, może jakoś na to magicznie wpadnę i wtedy będzie lepiej. Dobra, jestem już na terenie, gdzie będziemy badać latalność. Jakoś udało mi się to drzewo ma kolce. Ten statyw ma kolce, chciałem powiedzieć. Jakoś udało mi się to tutaj wszystko w miarę powiązać, chociaż to proste nie było i jest lepione trochę na ślinę, więc to też nie za dobre jest dziadostwo. Także jakoś się to trzyma, idziemy zrobić test, czy to w ogóle będzie latać. Kadr bardziej na kosmos. Auto ma kolce. I uwaga. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Okej, próba numer 2. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. No tak spada wolniej, ale wiecie. Ale to chyba nie jest to, co byśmy chcieli uzyskać. Próba numer 3. No, zdecydowanie. Wyleci to może minimalnie wolniej, jakbyśmy rzucili zwykłą figurkę, która posłużyłaby pac. Ale no daleko do tego, do spadochronu, żebyśmy rzucili, żeby, wiecie, on wolno padał i fajnie. No. I tak właśnie wygląda zabawa tą zabawką. Ja teraz muszę dla was krzaki wchodzić, żeby to wyciągnąć. Chociaż chyba nie jest tego warte. Podsumujmy. Generalnie no widzieliście, mocno nie polecam, tutaj nic z tego za bardzo nie będzie. Figurka jest taka se, nadruk, no wiecie, 6 zł to nie jest jakieś pieniądze, którym byśmy płakali, jednakże no sami rozumiecie, może gdyby to jakoś wyprasować, oczywiście nie próbujcie tego prasować bezpośrednio żelazkiem, tylko przez jakąś tkaninę, a najlepiej dać to dorosłemu. Niemniej no nie lata to zbyt dobrze, po prostu zabawka jest, uważam, taka se i chyba jednak ten feature nie jest wart. Nie wiem, może chyba, że coś się zrobiłem, ale generalnie ZT na dzień dzisiejszy raczej średnio polecam. Od klasyczna podróbka, jakich jest setki, dziesiątek tysięcy na rynku, nie zwracająca na siebie niczym uwagi, próbująca zwrócić na siebie uwagę tą oto płachtą, ale ona, jak widzimy, średnio działa. Także tak.